wyjątkowe wydarzenie na Podkarpaciu. Bardzo fajnie, że tutaj w Stalowej Woli. Panie Prezydencie, bardzo dziękujemy za zaproszenie i za te emocje, które dzisiaj były, bo rzeczywiście na boisku zawodnicy zrobili wszystko, co w ich mocy, to znaczy walczyli o każdy centymetr. Także rzeczywiście to rewelacja i my się cieszymy bardzo, bo wynik bardzo dobry. Jeśli chodzi o kibiców, to wyjątkowe, praktycznie można powiedzieć, doping, także to też wszystko było, i fala, i śpiew, i wszystko było fajnie. Natomiast tak, kiedyśmy zapraszali Portugalii tutaj do nas, do Stalowej Woli, to do początkowo to nie było takie łatwe, bo nie znali Stalowej Woli. No, miał być mecz w Rzeszowie, tak wstępnie, prawda, było jak gdyby uchwale, no ale jednak decyzja zarządu, że to będzie w Stalowej Woli. No i w pewnym sensie no, decyzja była nasza na 100%, bo znamy obiekt, znamy praktycznie Podkarpacki Centrum Piłki Nożnej, no, ale Portugalia, kiedy zobaczyli, Portugalczycy właśnie nagrania, zdjęcia, o, mówią rzeczywiście obiekt godny, prawda, rozegrania na nim ważnego spotkania. No i dlatego wyrazili zgodę, przyjechali do... No i ten stadion nam dopisał, polskiej reprezentacji. Cieszymy się bardzo, że tak świetnie się udało chłopakom rozegrać ten mecz. Mecz był naprawdę dużo emocji, dużo szans do zdobycia bramek z jednej, z drugiej strony. Ale Stalowa Wola bardzo gościnna i bardzo się cieszymy, panie prezydencie, za ten pomysł, że tu żeśmy mogli rozegrać. Także jestem przekonany, że pan trener i chłopcy są bardzo zadowoleni z reprezentacji Polski. Także na rybek rośnie. Jestem przekonany, że pierwsza reprezentacja ma już jak gdyby swoje trochę zagrożenie, bo jednak ci młodzi walczą o to, żeby być, znaleźć się kiedyś w ich miejscu. Także nawet gdzieś tam powiedziałem, że kto wie, czy oni do Kataru nie pojadą. Także różnie może być jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie i panie prezydencie, bardzo proszę, prosimy również o kilka słów. Panie prezesie, panie senatorze, szanowni państwo, ja bardzo się cieszę, że stadion w Stalowej Woli, Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, okazało się dzisiaj tak szczęśliwe dla naszej reprezentacji. Wspaniały wynik 3-1. A to, co najbardziej cieszy, to że obiekt, który do tej pory nie miał jeszcze takiej szansy, aby pokazać się właśnie podczas takiego spotkania, tak ważnego spotkania reprezentacyjnego, dzisiaj mógł udowodnić, że Stalowa Wola, Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej jest właśnie obiektem, który spełnia najlepsze standardy. I tu chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu senatorowi, panu prezesowi za to osobiste zaangażowanie i przekonanie też do tego, że Stalowa Wola jest dobrym miejscem do rozgrywania takich spotkań, a dla nas to doskonała promocja również na przyszłość, ale również poparcie tej strategii, która jest w Stalowej Woli jako miasta aktywnego, miasta, które wspiera aktywność sportową, bo myślę, że te słowa, które wypowiedział dzisiaj dyrektor sportowy reprezentacji Portugalii podczas naszej rozmowy w przerwie meczu, później opinie trenera oceniające tak pozytywnie obiekt Stalowej Woli, to jest coś, co dodaje nam motywacji na przyszłość, aby z tej strategii nie zmieniać, tylko ją rozwijać. I bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi, wszystkim członkom zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, wszystkim osobom zaangażowanym w to, aby to wydarzenie mogło się odbyć. Dziękuję panu dyrektorowi Mateuszowi Nowakowi Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej, moim współpracownikom z Urzędu Miasta za pełne zaangażowanie, że ten mecz, to wydarzenie odbyło się w tak dobrej atmosferze. I na koniec, bo wszyscy myślę, że byliśmy świadkami tej wspaniałej podstawy kibiców, atmosfery, stadion wypełniony po brzegi również z dodatkową trybuną, a myślę, że dla tak wielu młodych zawodników, też naszych akademii, szkółek piłkarskich, dzieci, młodzieży, która była zgromadzona tutaj na stadionie, to jest ten najlepszy przykład, kiedy mogli zobaczyć młodzieżową reprezentację wygrywającą. Myślę, że dla nich to jeszcze będzie coś, co będzie niosło jeszcze lepiej do treningów, do pracy nad sobą, a nasze Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, tak jak jest do tej pory, będzie wciąż wypełnione właśnie dziećmi, młodzieżą i nie będzie brakowało tutaj sukcesów. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za zaangażowanie, wsparcie naszego obiektu i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej gościć reprezentacje młodzieżowe Polski na naszym stadionie i dalej będzie on szczęśliwy, będziemy mogli wygrywać. Dziękujemy panie prezydencie. Prosimy, jakieś pytania? Panie prezesie, Maciej Wysocki, Niemiec, Podkarpacie. Czy to teraz już będzie tradycja, że mecze kadry, jeśli będą na Podkarpaciu, to będą w Stalowej Woli?
No, znaczy się tutaj, jak gdyby zawsze analizujemy możliwości, warunki, pory roku, gdzie najlepsza trawa w tym czasie będzie, bo też wiemy, że w Rzeszowie tych meczy jest bardzo dużo. No i w związku z tym obiekt do obiektu nie jest tożsamy, jednak typowo piłkarski to jest Stalowej Woli. Oczywiście tam jest ma przewaga ta, że tam mamy 10 tysięcy czy 12 tysięcy praktycznie można powiedzieć kibiców, tu jest trochę mniej, więc w związku z tym też to rozważamy, ale chcemy pokazać nasze województwo, że jak jest świetnie przygotowane piłkarsko, czy mamy tutaj Stalową Wolę, to dzisiaj pokazało przede wszystkim, mamy Rzeszów, też ciekawy obiekt, natomiast i w Mielcu. Ale czekamy na taki prawdziwy jak gdyby obiekt, który mamy nadzieję, że w przyszłości będzie na Podkarpaciu wybudowane dla pierwszej reprezentacji naszego kraju, dlatego że też byśmy chcieli tutaj u nas gościć i na pewno jest taka możliwość i szansa, ale musi być obiekt. Obiekt naprawdę na kilka, już 10 tysięcy kibiców, bo w innym przypadku będzie ciężko. Ale miejmy nadzieję, że różne eliminacje do mistrzostw Europy czy świata w różnych kategoriach mogą się już na Podkarpaciu rozegrać i myślę, że tutaj jestem jak gdyby przekonany, że i Stalowa Wola będzie też brana pod uwagę, bo obiekt typowo piłkarski, w szczególności dzisiaj mieliśmy okazję widzieć świetne jak gdyby trybuny, zachowanie kibiców i naprawdę szczęście naprawdę duże, bardzo sprzyjało naszym, ale też i wybiegali, też świetnie grali. Na pewno Podkarpacie też przyciąga tym, że zawsze jest komplet widzów, bo tutaj dzisiaj był ponad komplet chyba na tym obiekcie, 4200, tego nigdy nie było. To prawda. Tutaj duże słowo uznanie dla pana prezydenta, dlatego się bardzo zaangażował w pomoc w organizacji tej naszej imprezy sportowej, bardzo ważnej, dlatego że myśmy liczyli i widzieliśmy, jak szybko bilety schodzą, kiedy w ciągu 2-3 dni praktycznie niemalże 70% biletów już jest, można powiedzieć, sprzedanych, więc natychmiast też podjęliśmy decyzję z panem prezydentem, że dostawimy trybunę i tak się stało. Także tutaj, panie prezydencie, bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście też pomogło, że trochę dzieci, prawda, było dzieciaków, młodzieży więcej, no bo rywalizacja była o bilety. Ale to fajnie, dlatego że fajny obieg, fajny przede wszystkim płyta, fajna płyta, bo naprawdę bardzo dobra. Warunki są jedne z najlepszych. Pamiętam, jak mieliśmy tutaj wizytacji z UEFA, sprawdzany był ten stadion pod każdym względem, jeśli chodzi o szatnie, jeśli chodzi o nowy biologiczny, jeśli chodzi o płytę, jeśli trybuny i tak dalej, całe bezpieczeństwo, bo to jest z Polski Związek Piłki Nożnej już wcześniej, ale to zawsze łatwiej patrzył przychylnym okiem, ale z UEFA już tak nie ma, tylko to musi być po prostu jak gdyby spełniać te wymogi końca, albo spełnia, albo nie spełnia. No ale ten stadion spełnia te wymogi, więc w związku z tym możemy się pochwalić i szydzić, a chcieliśmy też jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej pokazać ten obieg, że mamy taki świetny obieg, dlatego Portugalczycy początkowo nie, ale też i tutaj jak gdyby przychyliło jak gdyby szale, bo nie może być dalej jak godzinę dojazdu, a dzisiaj przy tej drodze S19 spokojnie z Rzeszowa możemy w godzinę dojechać. I to też przyważyło, bo tam UEFA, to są te przepisy, które uszczegółowiają pewne jak gdyby dojazdy tych zawodników na mecz albo karem, więc nie można przekraczać godziny. I tak było, także wszystko fajnie i droga i obieg przede wszystkim, także dyrektor tutaj sportowy też był bardzo zadowolony z Portugalii, że taki piękny obieg i pełny trybuny kibiców. To rzeczywiście oni zauważyli, także bardzo się tego też cieszymy. Ja mam pytanie, czy będzie pan prezes nalegał, żeby reputacja Marcina Wobanowskiego właśnie no. Kolejny rewelacyjny wynik, który odbił się w całym świecie. No, to prawda, to jest. Bo nawet Amerykanie, The Times, opisują ten mecz jako wielkie zaskoczenie. To rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, dlatego że zaraz po meczu rozmawiałem z Marcinem i Wodarskim, także z trenerem reprezentacji Polski. I okazuje się, że kiedy mieliśmy sprawozdanie wszystkich reprezentacji na ostatnim zarządzie posiedzeniu Polskiego Związku Piłki Nożnej, okazuje się, że tak. Padło bardzo szybko nam w oko jedna reprezentacja. 3-0, 5-0, 5-1, 6-1, 7-0, 11-0, aż się wiesz, nam nie chciało, kto taki ma wyniki, tak? No więc później oczywiście zaczęliśmy dyskutować, no i wyszło wiadomo, że to ja widziałem te wyniki, więc ja rozpocząłem tę dyskusję na temat trenerów i prowadzenia prezentacji. No i rzeczywiście fajnie się to wszystko złożyło, że to nasz trener taki odnosi sukcesy i dzieje z Anglią 5-0, to rzeczywiście jest wyjątkowe wydarzenie. To pokazuje tak samo z Francuzami, nie da to, żeby grać U18. Tak, dzisiaj sensacja, niedawno z Francuzami też wcale nie byli słabsi, rywalizowali, grali twardą, mocną piłkę.
Tak, i to jest właśnie mój plan. Z panem prezydentem rozmawialiśmy. Pan prezydent dalej zaprasza tutaj do, w dalszym ciągu. To zaproszenie jest otwarte. Pan prezydenta tutaj do Stalowej Woli, a my to przyjmujemy, więc będziemy robić wszystko, żeby też prawdopodobnie to się odbyło. No, ale to też wpływa na to wiele czynników. Więc będziemy chcieli właśnie, żeby nasz trener z Podkarpacia, Marcin Wodarski, swoją reprezentacją tutaj przyjechał. Liczę na to, że to będzie też godny rywal, a ma też mocną grupę swoją. Nie ma Anglików i prawda, i Włochów, i tak samo jak ta reprezentacja. To są mocne reprezentacje. Także piłkarsko naprawdę dzisiaj chłopcy zagrali świetnie. To jest, to pokazuje i ten wynik jak gdyby zachęca nas do bardzo przekonująco do tego, żeby dalsze te mecze rozegrać właśnie tutaj. Czy przede wszystkim też i Marcina Wodarskiego, trenera z Podkarpacia właśnie w tej Stalowej Woli. Ja bym też zobaczył chętnie reprezentację kobiet. No, ja tylko tak zaznaczę króciutko, że niedawno mieliśmy pierwszy festiwal w Polsce piłki kobiecej. Na Podkarpaciu rozegraliśmy ponad 600 uczestniczek i to w różnych kategoriach wiekowych, od Orlika, Żaka, aż po Mamuśki. Także Mamuśki też rozegrały kilka meczy i to bardzo się z tego też cieszymy. Także naprawdę ten festiwal też wszedł jak gdyby w taki nasz cykl różnych imprez na Podkarpaciu, gdzie cała Polska nas zrościła, że tak świetnie, żeśmy to zorganizowali. Ale to pokazuje, że po prostu no, mamy fajne pomysły, ciekawe pomysły, ale też nie mamy obiekty, bo to akurat w Sanoku Wiki, tam trzeba kilka obiektów. No to jest to, i też byśmy spokojnie to przeprowadzili, dlatego że tutaj też te obiekty i balon kryty, to ta płyta jedna i no, to naprawdę świetne warunki mamy, już coraz lepsze na Podkarpaciu i to tylko się cieszyć z tego i Podkarpacie się rozwija. Przecież my jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej to drugi związek w Polsce. Ponad 750 w tej chwili mamy klubów, ponad 60 tysięcy zawodników. Jak policzyć z działaczami, to jest ponad 120 tysięcy ludzi bierze na co dzień udział w treningach, w sobota, niedziela, prawda, zawody, w tygodniu też, a przez cały dzień szkolenie i tak dalej. I praca tych ludzi społecznie niejednokrotnie w tych klubach piłkarskich, dlatego my to doceniamy, my to szanujemy i będziemy coraz bardziej tutaj, gdyby na nich, z nimi współpracować, żeby jeszcze bardziej pomagać, żeby jeszcze bardziej, prawda, tu odciążyć o różnych takich fajnych tematów, które chcemy wprowadzić, to będziemy w przyszłości to jak gdyby też wprowadzać. No, to cieszy dlatego, że też i piłkarsko jesteśmy dość wysoko. Ekstraklasa, prawda, dwie pierwsze ligi, druga liga, Siarka Drążyk, teraz, prawda, trzecia liga, kilka klubów, to jest naprawdę Podkarpacie już nie jest gdzieś tam z tyłu i tak dalej, tylko koledzy z Warszawy zazdroszczą, bo z zarządu z PZPN-u, że tak, prawda, piłkarsko i ilościowo też mamy jak gdyby no fajny tutaj rozwój piłki nożnej w województwie, także my się cieszymy, także wszystko się, a to dzięki działaczom, dzięki piłkarzom, dzięki trenerom, bo to wszystko funkcjonuje i sponsorom, którzy się angażują i prezydentom miast, wójtów, burmistrzów, że oni to w szczególności też włożą największe środki na to, żeby ten sport się rozwijał, w szczególności piłka nożna. Ja, no, można powiedzieć, że tam najlepiej ten, kto strzeli bramkę, myślę, że tak, że to tutaj udowodnił, ale to zagranie Roberta Lewandowskiego świetnie, a z drugiej strony Szczęsny, no naprawdę, tak jak dzisiaj bracia Bigańcy, nie widzieliśmy tutaj, nie? Przy bramkę szóstka, ta pierwsza bramka, przecież to jest niesamowite, to bramka filmowa, to przecież powinna przejść do kroniki najlepszych bramek na świecie, tak, także no, zawodnik, no, można powiedzieć, chyba w Szczęsny, bo rzeczywiście miał swój dzień, wyłapał tych bramek naprawdę dużo, tych strzałów mocnych i tak dalej. No piękne zagranie Roberta Lewandowskiego. Roberta Lewandowskiego powinniśmy wymagać tyle, co on to zrobił, bo dlatego to jest jeden z lepszych zawodników na świecie. No i Szczęsnego też, z drugiej strony to prawda, tylko że no tak popatrzeć, to chwalimy go, żeby takie formy zawsze miał, nie? Żeby zawsze tak wyłapał, żeby zawsze tak bronił i tak dalej, dlatego trzeba docenić to, co jest fajne. Tutaj u nas też dzisiaj zagrał czytam, jeszcze cieszymy się, że z Podkarpacia, także no fajnie, czy na passing nasz i także tutaj no okej, także można powiedzieć, że co się dzieje w tej piłce nożnej, chcielibyśmy oby więcej, żeby jechać jak gdyby no, z pewną taką głową podniesioną do Kataru, żeby bez żadnego bagażu takiego no, ciążącego drużyny. A pan prezydent? Szczęsny. Dzisiaj myślę, że też bramkarz, który bronił też przy tych interwencjach. Najlepszy z Polaków? No, Bigański w pierwszej połowie z Wisły Kraków bramka to świetnie, że ty wyłapał tych setek, no zobacz, to było no nie samo też ile tych strzałów rzeczywiście było, tak? A ta też takie ja bardzo. Ja bym na siódemkę. A nie, no okej, okay. Jeśli chodzi o rozgrywającego, to bym tak. Natomiast on miał rzeczywiście swój dzień, też bramka się świetnie. Także no nie, okej, okay, no nie wielu chłopaków, no wszyscy zagrali, no trzeba im wszystkim gratulować, bo nie można tylko wziąć jednego czy drugiego, bo to zespół. Ale, to ale żadnego nie da się szczęścia zostawić. Tak, tak. Proszę pytać się, to więcej życzę, że nie jestem sposobem. Tak, to rzeczywiście. Bo też organizację trzeba pochwalić, bo jak prezesie charytowanie bierze w całej Polsce, no i głosy zawsze nie ten punkt, tak. To jest po prostu festyn, żeby odbyć. Dokładnie. A tutaj u was jest to? Święto. Jest to profesjonalnie. Do
prezydenta. Może pytanie, kiedy taka frekwencja będzie na meczach Stali Stalowa Wola? Myślę, że z meczu na mecz ta frekwencja rośnie. Postawa naszej drużyny jest obiecująca, ale zupełnie, że tak powiem, nie pompując tutaj żadnej presji. Chcielibyśmy, żeby gra wyglądała dobrze, a zachowanie kibiców to jest najsilniejsza strona Stali Stalowa Wola. Myślę, że możemy być dumni, że w różnych sytuacjach kibice Stali Stalowa Wola pięknie dopingują, niosą ten zespół do zwycięstw i mam nadzieję, że z meczu na mecz ta frekwencja będzie rosnąć. A nie ukrywam, że tak jak dzisiaj stadion wyglądał właśnie w zamknięciu, że jedna strona może odpowiadać drugiej, jest to coś, co najbardziej cieszy. No nie mogę się doczekać takiej frekwencji na meczach Stali Stalowa Wola. Przyjdzie czas, na pewno też będzie Stalowa Wola świetnie rozgrywać swoje mecze. To kwestia czasu, a warunki mają. Prezydent stworzył mi jedne z lepszych w Polsce, także tylko kwestia w ich nogach, ich myśleniu. No i przede wszystkim tutaj dobrego doboru składu, drużyny, trenera. Także to jest jedno z... Ale jeszcze ładnie wyglądało centrum, przyznawam, że naprawdę ta trybuna była na stałe za bramką, taka ładna. Pewnie, że tak by było. No jasne, że tak. No, im więcej miejsc, tym naprawdę większe imprezy. Tak? Unot Polski Związek Piłki Nożnej też to bierze pod uwagę. Gdyby w tym wypadku stadion tutaj miał, nie wiem, 15, 20 czy 30 tysięcy, to pierwsza organizacja to grała. Tylko, że z drugiej strony, jeśli mamy, załóżmy, potrzeby, to tak by mogło być. No, ale akurat nie na Stalową Wolę, to jest naprawdę wyczyn to, co pan prezydent zbudował. Pamiętam, jak żeśmy pierwszy kamień wkopywali, pierwsze łopaty w ten stadion. Pamiętam te środki dofinansowania z Polski, z Ministerstwa Sportu i to pomaga, wspiera jak gdyby obiekty. I to chwała za to, że angażuje się tak mocno w rozwój piłkarstwa. Tutaj tyle obiektów sportowych. Naprawdę to jest świetna sprawa. Także my się bardzo cieszymy jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, bo tym się zajmujemy. Jako Polski Związek Piłki Nożnej też gratulujemy, bo to jest naprawdę super sprawę. I dzisiaj ten mecz też pokazuje, że jednak warto rozgrywać na świetnych obiektach, pokazywać je, chwalić i tym, szczycić tym w całej Europie i na świecie, bo jest co. A ta reprezentacja, którą pan redaktor tutaj zaznaczył, że dzisiejszy ten wynik 5-0 z Anglikami, to też pokazuje, że to jest rzeczywiście zaskoczenie duże, ale gra. Oni grają, rzeczywiście to nie jest jeden mecz. Oni grają wszystkie mecze tak praktycznie równo i rzeczywiście wysoko wygrywają. Z każdą drużyną. To są niesamowicie chłopcy, także jestem pod wrażeniem. Oby tak dalej.